Cześć Boże, Aleksander Chudkowski. Witam i zapraszam Państwa na informację dnia. Trwa wyjaśnianie niebezpiecznego incydentu z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Powstaje pytanie, czy to był błąd, czy celowe działanie Kremla. To kłęby dymu unoszące się nad stolicą Ukrainy... W nocy z czwartku na piątek Rosja przeprowadziła jedne z największych w ostatnich tygodniach ataków rakietowych. Rosja uderzyła prawie wszystkim, co ma w swoim arsenale, alarmował prezydent Wołodymyr Załęski. Naszy... Brońmy naszego no. kraju. Wzywał wczoraj w Avdiivce w obwodzie donieckim prezydent Załęski. To tu toczy się jedna z najbardziej zaciętych walk na froncie. Ludzie, Tutaj toczy się walka o życie wiedział, Ukrainy. Tylko w piątek wojna pochłonęła życie ponad 30 osób, 160 zostało rannych. To mocne przypomnienie dla świata, że po prawie dwóch latach tej niszczycielskiej wojny, cel Putina pozostaje niezmieniony. Dąży do unicestwienia Ukrainy i ujarzmienia jej narodu musi zostać powstrzymany. To oświadczenie prezydenta USA Joe Bidena. Rosja wystrzeliła 158 rakiet, pocisków i dronów. W wyniku ostrzałów ucierpiały oprócz stolicy także Dniepr, Charków, Odessa, Konotop, Zaporoże i Lwów. 18. Wyrządzono wiele szkód. Mówił mer Lwowa Andrii Sadowy. Mieszkańcy są przerażeni. W wielu miejscach na Ukrainie wciąż trwa akcja ratunkowa. Rosyjskie rakiety uderzyły m.in. w szpital położniczy, centrum handlowe i bloki mieszkalne. Ostrzały prowadzone blisko polskiej granicy. To nagranie jednej z rakiet, która naruszyła polską przestrzeń powietrzną. Obiekt, który przebywał w polskiej przestrzeni powietrznej przebywał około niecałe trzy minuty na terytorium Polski i opuścił przestrzeń powietrzną po tych po trzech minutach. Mówił dowódcy operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych generał Maciej Klisz. Prezydent Andrzej Duda zwołał wczoraj w tej sprawie pilną naradę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Rozmawiał także z sekretarzem generalnym NATO. NATO solidaryzuje się z naszym cennym sojusznikiem, monitoruje sytuację i pozostaniemy w kontakcie, gdy fakty zostaną ustalone. NATO pozostaje czujne. Napisał w mediach społecznościowych sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, do polskiego MSZ został w trybie pilnym wezwany przedstawiciel rosyjskiej dyplomacji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych domaga się wyjaśnienia incydentu z naruszeniem przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez pocisk samosterujący i natychmiastowego zaprzestania tego typu działań. To fragment noty dyplomatycznej skierowanej do Rosji przez nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wciąż nie wiemy, czy to błąd, czy celowe działanie Rosji. Sprawa była poruszona podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Informuję o tym incydencie Rady Bezpieczeństwa, ponieważ wyraźnie postrzegamy to jako element sytuacji, jaką stworzyła ostatnia fala rosyjskich ataków. Zwracamy się o wyjaśnienie tego incydentu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania tego rodzaju działań. Stały przedstawiciel Polski przy ONZ Krzysztof Szczerski podkreślał, że musimy zająć się rosyjskim imperializmem, zanim pogrąży świat w chaosie. Po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej Ukraina ponowiła swój apel o zwiększenie liczby systemów obrony powietrznej, aby zapobiec przedostawaniu się rosyjskich obiektów do europejskiej przestrzeni powietrznej. To kolejny znak dla naszych partnerów, aby wzmocnili Ukrainę niezbędną ilością obrony powietrznej, abyśmy mogli stać się tarczą między agresorem a Europą, abyśmy mogli chronić siebie i chronić ich. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej badają nasze służby. W pomoc włączyły się państwa NATO. Były premier Mateusz Marawiecki wzywa także całą klasę polityczną do wspólnych i spójnych działań. Jak podkreśla, trzeba kontynuować programy umacniania polskiej, Armii. Kościół katolicki jest otwarty na dialog w sprawie zastąpienia Funduszu Kościelnego innymi rozwiązaniami prawnopodatkowymi, mówi sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup Artur Miziński. W środę premier Donald Tusk powołał międzyresortowy zespół w sprawie zmiany systemu finansowania funduszu kościelnego. Sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz biskup Artur Miziński przypomina, że fundusz kościelny powstał jako forma rekompensaty dla kościołów i innych związków wyznaniowych za przejęte w czasach komunistycznych nieruchomości ziemskie należące do parafii diecezji czy zgromadzeń zakonnych. W związku z planami zastąpienia funduszu innymi rozwiązaniami o charakterze prawno-podatkowym, Kościół katolicki jest otwarty na dialog w tej sprawie. Gotowość do prowadzenia rozmów w powyższej kwestii wykazał już w latach 2012-2013. Jeśli obecna sytuacja wymaga powrotu do prac nad zmianami obowiązujących przepisów dotyczących finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych w naszym kraju, Należy zadbać, aby dokonywało się to w zgodzie z postanowieniami konkordatu, a także konstytucyjną zasadą konsensualnej formy regulacji relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Jak wskazał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, dziś z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie związki wyznaniowe o uregulowanej sytuacji prawnej. Redakcja Informacji Dnia potwierdza medialne doniesienia. Prezydent Andrzej Duda planuje potwierdzenie prawa łaski w sprawie byłych, służb, byłych szefów służb Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika czwartek Sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych. W posiedzeniu biorą udział posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. W trakcie komisji szef gabinetu marszałka Hołowni próbuje wręczyć byłym ministrom postanowienia o wygaszeniu poselskich mandatów. Ogłaszam trzy minuty przerwy, żeby pan mógł wykonać, wykonać swoje obowiązki powierzone przez marszałka Sejmu. Posłowie odmówili przyjęcia dokumentów. Wygaszenie mandatów to wynik prawomocnej decyzji sądu. Były szef MSWIA oraz jego zastępca zostali skazani na dwa lata bezwzględnego więzienia za prowadzenie działań operacyjnych, między innymi wobec Andrzeja Lepera w związku z tak aferą gruntową. Jeszcze przed ich ostatecznym skazaniem prezydent Andrzej Duda w 2015 roku zastosował wobec Wąsika i Kamińskiego akt łaski. Jest cały czas aktem obowiązującym w sposób nieprzerwany i stały i nic nie jest w stanie go uchylić żadna decyzja sąd. Ale... Część prawników, ale też politycy obecnej koalicji rządowej podważali decyzję Andrzeja Podobnie zrobił Sąd Najwyższy, który nakazał ponowne zbadanie sprawy. W czerwcu o prawie łaski wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny i orzekł. Prawo łaski jest wyłączną i niepodlegającą kontroli kompetencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wywołującą ostateczne skutki prawne. Sądy nie oglądają się na orzeczenie Trybunału. Posłowie zostali skazani, mają jednak prawo odwołać się od decyzji marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów do Sądu Najwyższego. Po południu ich wnioski wpłynęły do sądu, który ma 7 dni na rozstrzygnięcie. Posłowie Kamiński i Wąsik nie uznają decyzji sądu o skazaniu, podobnie jak ich partyjni koledzy. Jeżeli trafią do więzienia, będą więźniami politycznymi. Odebranie posłom mandatu to sytuacja bez precedensu. To budzi pytanie o fundament naszej demokracji, mówi prawnik dr Michał Skwarzyński. Wybór, którego dokonali wyborcy, bo to wyborcy zdecydowali, że panowie znaleźli się w parlamencie, byłby unieważniany w. Turnie. To z demokracją nie będzie miało wiele wspólnego. Rząd triumfuje i liczy, że politycy PiSu zostaną zakuci w kajdanki. Minister Sprawiedliwości profesor Adam Bodnar sugeruje prezydentowi ponowne skorzystanie z prawa łaski. Jeżeli prezydent uzna, że jego pierwszy akt ułaskawienia był faktycznie błędny, niepotrzebny, no to i i zerwiec taką swoją z takim swoim myśleniem, że wszystko co on dokonał nie może być nigdy błędne, no to dokona ponownego aktu łaskawienia i i wtedy pewnie do więzienia nie pójdą. Potwierdzenie prawa łaski zamknie temat, dodaje konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, to by oznaczało, że w żadnym wypadku to prawomocne orzeczenie sądu nie może być wykonane. To znaczy, mówiąc tak kolokwialnie, że nie mogą zostać umieszczeni w więzieniu. Według medialnych doniesień, które potwierdziła nasza redakcja, prezydent jest gotowy do takiego kroku. Głównym kamieniem milowym niezbędnym do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy była zmiana władzy w Polsce. Potwierdza to postkomunista, obecnie europasu-lewicy Leszek Miller. Do Polski wpłynęło 5 miliardów zaliczki z programu Repower EU na zieloną energię. Program jest częścią krajowego planu odbudowy, jednak wypłata środków nie była uzależniona od realizacji kamieni milowych i uzgodnił ją jeszcze rząd Mateusza Morawieckiego. Właściwe środki z KPO, jak zapowiada nowy rząd, wkrótce trafią do Polski. Wiele wskazuje na to, że będzie to możliwe bez realizacji tzw. kamieni milowych. Najważniejszym kamieniem węgielnym to była zmiana rządu, węgielnym czy milowym? Najważniejszym kamieniem milowym to była zmiana rządów. Czyli pan mówi wprost to, co urzędnicy europejscy nie chcą powiedzieć oficjalnie. Nie, oni też to mówią. Leszek Miller potwierdził to, co mówiliśmy od dawna, przekonują politycy zjednoczonej prawicy. Przykra sytuacja, ale cieszę się, że pan Miller miał nie tyle odwagi, żeby o tym powiedzieć. Tak naprawdę tu nie chodziło o żadną praworządność. Te wszystkie komisje, te wszystkie spotkania to była jedna wielka ściema, tak naprawdę. I Leszek Miller wczoraj to potwierdził. Wiceminister Spraw zagranicznych z lewicy Andrzej Szejna przekonuje, że realizacja kamieni milowych będzie konieczna. Zmiana rządu dała wszystkim krajom i Unii Europejskiej nadzieję, że będzie wreszcie partner. Ale oczywiście, poważnie rzecz ujmując, to wszystkie te kamienie milowe muszą zostać spełnione. Gotowość do wypłaty środków z KPO bez wypełnienia kamieni milowych tuż po wyborach wyrazili unijni komisarze. Aby zachować twarz na spotkaniu z Donaldem Tuskiem, szefowa Komisji Europejskiej, zadeklarowała. Musimy nadrobić stracony czas, w szczególności czekam na bliską współpracę, aby odnieść się do kamieni milowych dotyczących niezależności sądownictwa, byśmy mogli następnie realizować pierwszą płatność. Unijni urzędnicy są przekonani, że Donald Tusk spełni wszystkie ich oczekiwania, zauważa profesor Mieczysław Ryba. W Brukseli Berlinowi chodziło Wymianę rządu i to był praktyczny kamień milowy, który trzeba było spełnić, a wszystkie inne dalsze będą spełniane, bo Tusk będzie miękko grał wobec Brukseli, i to jest oczywiste. Nowy rząd, pomimo deklarowanego sprzeciwu wobec planów reformy traktatowej Unii Europejskiej, nie wykorzystał okazji do tego, aby ją zablokować. Ekipa Donalda Tuska nie protestowała też przeciwko wprowadzeniu pakietu migracyjnego, który zmusi Polskę do przyjęcia nielegalnych migrantów. Wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim. Przywódca komunistycznej Korei Północnej Kim Jong-un nakazał armii przyspieszenie przygotowań do wojny w straszy użyciem broni atomowej. W stolicy Korei Południowej Seulu ponad tysiąc żołnierzy, policjantów, personelu ratunkowego uczestniczy w ćwiczeniach obronnych przed atakiem ze strony komunistycznego sąsiada z północy. Będziemy w dalszym ciągu wzmacniać zintegrowaną postawę obronną, aby chronić życie i bezpieczeństwo naszych obywateli przed prowokacją i groźbą terroryzmu ze strony Korei Północnej. Władze Seulu poważnie traktują groźby płynące z Korei Północnej. Nie może się powtórzyć sytuacja, jaka przydarzyła się Izraelowi, mówi burmistrz Seulu. To była dla nas wielka lekcja, gdy światowej klasy zaawansowany system obronny Izraela bezradnie ugiął się pod niespodziewanym atakiem Hamasu uzbrojonym w konwencjonalną artylerię i prymitywne środki. północno dyktator Kim Jong-un nakazał armii, przemysłowi zbrojeniowemu i nuklearnemu przyspieszenie przygotowań do wojny. Ma to być odpowiedź na konfrontacyjne ruchy USA i ich sojuszników. Dyktator straszy przeprowadzeniem ataku atomowego, jeśli wróg sprowokuje go za pomocą broni nuklearnej. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na następne wydanie o godzinie 12.00. Z Panem Bogiem.